Witajcie, jestem Łukasz Kielban z Czasu Dżentelmenów, a to jest kolejny odcinek z serii Dżentelmen na drodze. Tym razem z moim instruktorem Michałem Nowosiadłym porozmawiamy o poślizgach. Zapraszam do oglądania. Michał, ostatnia rzecz, która tak naprawdę spędza mi trochę sens powiek, to są właśnie poślizgi. Zawsze się boję, że gdzieś na trasie, najbardziej to w mokrym środowisku, ten samochód wpadnie mi w poślizg i zupełnie nie będę wiedział, co z tym zrobić. A dlaczego się boisz? No jeszcze nigdy po prostu chyba nie wszedłem w żaden poślizg, nie wiem jak to jest. No dokładnie, większość z nas nigdy nie obcowało z poślizgiem, który był przewidziany, kontrolowany jako element dydaktyczny, bardziej na zasadzie jakby zaskoczeniem w ruchu drogowym, prawda? Gdzie nie ma miejsca, gdzie są latarnie, gdzie są inni użytkownicy ruchu drogowego, w związku z tym wtedy nas to przeraża. I dlatego jakby ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bardzo trudna, bo oprócz tego, że samochód nam wymyka się spod kontroli, to jeszcze jesteśmy sparaliżowani strachem. No tak jakbyśmy zobaczyli tygrysa przed nami, po prostu nagle jesteśmy sparaliżowani tak, że nasze odruchy są wręcz odwrotnie dobre niż te, które powinny być. Ale to ten tor, który mamy tutaj za nami, to jest właśnie miejsce, na które ja mogę przyjechać, żeby sprawdzić, jak to jest i nauczyć się tych właściwych odruchów, tak? Tak, tutaj jest ta tak zwana płyta poślizgowa, jest krąg, na którym za chwilę będziemy mogli przetestować, jak się samochód zachowuje właśnie w poślizgu podsterownym, wtedy, kiedy nie chce skręcać, co się dzieje, dlaczego wymyślono ABS, gdzie jest druga kierownica w samochodzie, oprócz tej, którą znamy. No także myślę, że tutaj będzie to ciekawa lekcja też. To co? Wsiadamy od razu do samochodu? No oczywiście, zapraszam. Podstawową informacją, jaką powinniśmy wiedzieć, to jest to, że w samochodzie mówimy o czymś takim jak balans samochodu. Teoretycznie wszystkie te elementy, które są włącznie z nami, są przytwierdzone na stałe, tak? My też mamy pasy, nie przesuwamy się, silnik, nadwozie, i-cockpit w przypadku Peugeot 308. Natomiast ten ciężar, czy środek ciężkości, on się nie przesuwa, ale się przenosi. To jest trochę na zasadzie takiej, no powiedzmy tutaj, bardzo prostej przenośni. Jeżeli samochód stoi, to w tej chwili jego środek ciężkości wygląda tak jak teraz, tak? Różnie są samochody konstruowane, ale powiedzmy, że tak. Jeżeli ruszamy, no to środek ciężkości będzie się przenosił do tyłu. No jasne. Prawda? Jeżeli będziemy hamowali, środek ciężkości będzie się przenosił do przodu. I to jest jakby jasne, tak? I jakby to będzie powodowało, czy samochód lepiej skręca, czy gorzej skręca. Aha, okej. I jeżeli zaczniemy mówić o tym, że samochód wpadł w poślizg nadsterowny, czyli było to spowodowane tym, że ktoś gwałtownie zaczął hamować, czy zdjął nogę z gazu i zaczął skręcać, no to w tym momencie ten samochód, tył tego auta jest bardzo lekki i zaczyna się obracać. Dzisiaj samochody tak nowoczesne jak Peugeot 308 są skonstruowane w taki oto sposób, żeby przede wszystkim były podsterowne, czyli żeby nam nie skręcały. Tak? Jeżeli już ma wpaść w poślizg, to tak, żeby samochód nie skręcał przodem, bo zdecydowanie łatwiej jest to kontrolować poprzez system ABS. Bo jeżeli zaczniemy hamować, samochód nie traci przyczepności kół, tylko koła skręcają się dalej i samochód zaczyna nam wracać na tor jazdy, za chwilę to sprawdzimy. No ale jakby to też jest wynikiem tego, że zwykle jest takie dywagacje, czy dodawać gazu w zakręcie, czy nie dodawać. No jak popatrzycie sami, jeżeli dodamy gazu w zakręcie, czyli mamy przód odciążony, to koła są zdecydowanie mniej dociążone do przodu i gorzej samochód skręca. To zaraz pokażę i udowodnię, że jeżeli będziemy mieli koła skręcone, ale dodamy gazu, samochód nie będzie nam skręcał. On pojedzie prosto. Prawda? No to co, sprawdzimy jak to działa? Zapraszam. Okay. I teraz zróbmy tak. Jedziesz sobie wolno, tak żeby ustawić sobie promień skrętu, jaki masz kierownicą. Okej, okay. I będę przyspieszał potem. I zrób tak, żebyś bez korekty żadnej kierownicą przejechał całe kółko. Dobra. Dobra? Z taką prędkością, jak wydaje ci się, że masz przyczepność, samochód nie wariuje, nie wyjeżdża nigdzie. Dobra? Więc teraz jedziemy po zadanym torze, tak? Przez Ciebie. Teraz dodaj gazu. Gwałtowniej. Puść.
Cały czas trzymasz ręce w tym samym położeniu, prawda? Widziałem, że wyjeżdża poza tym. No właśnie, w momencie, kiedy... Dodaj gazu, gwałtownie. Ojej! No właśnie. No, wyrzuciło mnie. Prawda? I teraz zatrzymajmy się. I teraz zobacz, że jest to bardzo nieprzyjemne wrażenie, kiedy ty masz koła skręcone, a samochód przestaje skręcać. Czujesz się bardzo zagrożony, no bo to drzewo, czy to ta przeszkoda, która jest naprzód ciebie, zaczyna się zbliżać, a ty nie masz żadnej kontroli. Mało tego, każdy z nas jako człowiek, który logicznie myśli, skoro samochód nie chce skręcać, no to ja skręcam bardziej. Ale przy konstrukcji samochodu, jaka jest i szerokości opony, my tylko zmniejszamy nasze możliwości skrętu. Bo ta opona zaczyna nam się podwijać i ma coraz mniej bieżnika de facto do tego, żeby skręcić. W związku z tym odkręcenie kierownicy po to, żeby skręcić lepiej, jest tak naprawdę dla nas absolutnie absurdalne i nielogiczne. Zgodzisz się ze mną? Ale konieczne. No właśnie, teraz pytanie. Na ile ktoś będzie twardy, że jeżeli przy 100 na godzinę zacznie skręcać, będzie widział przed sobą przeszkodę, odkręci kierownicą, żeby samą skręcił bardziej? Wyższa szkoła jazdy gwarantuje. Natomiast dlatego właśnie powstał ABS i dlatego tak dobrze możemy sobie radzić, że podczas intuicji, którą mamy we krwi, to znaczy to taki odruch bezwarunkowy niemalże, że jeżeli widzę zagrożenie, to hamuję, w tym momencie dociążam przednie koła, ABS kontroluje to, żebyśmy ich nie zablokowali i ten samochód pomalutku, ale zaczyna wjeżdżać. Czyli o tym mówimy w balansie samochodu, prawda? Że jeżeli ja skręcam kierownicę, ale samochód jeździ, dodaję gazu, więc odciążam koła, to samochód mi wyjeżdża na zewnętrzną. Kiedy zaczynam hamować, dociążać przód, samochód zaczyna wjeżdżać mi do wewnętrznej i zaczyna jakby jechać torem, którym ja zadałem. Więc na pewno jedna rzecz, nie dokręcamy kierownicy, na tyle, na ile jesteśmy w stanie w głowie sobie to poukładać, ale przede wszystkim dociążamy przednie koła, hamując i albo na pewno dodając gazu, odejmując gazu po to, żeby samochód wrócił nam na tor jazdy. Okay. Spróbujemy jeszcze raz? Super. Teraz już sobie tym gazem, wiesz, jakby steruj, tak? Żebyś zobaczył, jak to wygląda. O, tutaj kiepska przyczepność jest. No, taka ma. Wyższa prędkość teraz jest. Dokładnie. Próbuj sobie właśnie też kontrolować ten skręt właśnie poprzez to, że... Widzisz? Zobacz, zacząłeś dokręcać kierownicę, prawda? Ale zahamowałem i wróciłem na tor. Dokładnie, ale bo to jest intuicyjne, że my dokręcamy, więc jakby postaraj się na tyle i tyle może, żeby nie dokręcać kół, tylko właśnie używać kierownicy, która jest pod twoją prawą nogą. Gazu, dodaj gazu i odejmij. Dodaj gazu, dodaj mocno i odejmij, ale nie hamujemy. Faktycznie. Wraz... Dodaj gazu, odejmij. Zobacz, nie hamujemy nic, tak? Tak, i prawie nie ruszam kierownicy. No dokładnie, a samochód jedzie ci zewnętrzną, wewnętrzną, zewnętrzną, wewnętrzną. Mamy dwie kierownice w samochodzie, prawda? Już to poczułeś. Tak. Jedną tą, którą jest dla nas wszystkich oczywiste, ale priorytet ma kierownica, która jest pod naszą prawą nogą. Czyli jeżeli ja będę skręcał kierownicą, ale dodam gwałtownie gazu, to trochę mówię tak, samochodzie skręcaj, mówię prawą nogą nie skręcaj. I to prawa noga ma priorytet. W zależności oczywiście od przyczepności, od tego, jaki jest. Dlatego bardzo często, jak na przykład ktoś skręca kierownicą i dodaje gazu, opony piszczą. I gorzej ten samochód skręca, niż jakbyśmy puścili nogę z gazu. Wniosek. Jeżeli wjeżdżasz w zakręt, puść nogę z gazu. Samochód będzie lepiej wjeżdżał w zakręt. Jeżeli będziesz wyjeżdżał z zakrętu, dodaj gazu, ponieważ tylna oś będzie dociążona i samochód będzie miał mniejszą tendencję do tego, żeby myszkować tyłem, a wyjeżdżał już z zakrętu, tak? To przy patrzeniu, jaką mieliśmy w poprzednim odcinku informacje, jak patrzeć, gdzie patrzeć, żeby dobrze ustawić się do kierunku jazdy, do toru przejazdu zakrętu, przy połączeniu z tym, że balansujemy samochodem w sposób świadomy, daje nam bardzo duże prawdopodobieństwo, że poślizg nie nastąpi. Michale, z tego co zrozumiałem, to pokazałeś mi tutaj, jak nie wpaść w poślizg podsterowny, tak? No tak, staraliśmy się unikać tego poślizgu, prawda? No i myślę, że udało się wytłumaczyć mi, na czym to polega, ale mówiłeś też coś o poślizgach nadsterownych. Tak, często się to myli ludziom, podsterowny, nadsterowny, więc możemy jeszcze to określić w ten sposób, że podsterowny to ten, kiedy wyjeżdża nam przód, czyli mam takie nieprzyjemne wrażenie, że samochód nam nie skręca. A nadsterowny to taki ten bardziej, powiedzmy, kojarzony ze sportem, z tym, że samochód nam zajeżdża bokiem, że zaczyna nas obracać. W tej chwili ten poślizg jest, no, mniej występuje to może złe słowo, tak? My nie mogliśmy go tutaj wywołać w Peugeot 308, bo chyba dlatego, że jest to samochód roku 2014, ale mówiąc poważnie, samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa naprawdę na bardzo wysokim poziomie, faktycznie bardzo trudno nam było taki poślizg wywołać.
To nie, odpowiadając na twoje pytanie, poślizg nadsterowny to taki, który wyjeżdżamy tyłem, że samochód tyłem wyprzedza przód i zaczynamy się obracać na jezdni, gdzie każdym samochodem w taki poślizg można wpaść i bardzo w sytuacjach właśnie newralgicznych można go wywołać poprzez gwałtowne zdjęcie nogi z gazu bądź hamowanie w zakręcie. Mhm. No ale jakby jest to sytuacja, która zdecydowanie rzadziej się zdarza, w moim samochodzie raczej nie będzie miała miejsca. Konstrukcja samochodów dzisiaj jest tak priorytetowa, aby te samochody były, jeżeli już mają wypaść z drogi, albo jeżeli mają wpaść w poślizg, no to właśnie mają to być poślizgi podsterowne, czyli łatwe do opanowania poprzez intuicyjne wciśnięcie pedału hamulca, dociążenia przedniej osi, tak żeby samochód nam wrócił na tor jazdy zadany przez kierowcę. Natomiast nadsterowny, no już coraz częściej, jak gdyby ten... Taka charakterystyka jest no, minimalizowana, o tak powiem. Chociaż bardzo charakterystyczna dla samochodów tylnonapędowych, których jest coraz mniej. No gdzie powiedzmy wiadomo, z pełną premiantacją dodamy gazu, jest ślisko i wtedy ten samochód jedzie bokiem. Wszystko to, co mi tutaj pokazałeś, to teraz tak jakby do mnie dociera, że to są rzeczy, które sprawią, że faktycznie, będąc już na tej drodze docelowo, będę się mniej tym stresował, że nawet jeśli wystąpi sytuacja zagrożenia, sytuacja kryzysowa, no to będę potrafił sobie z tym radzić. Nie sądzisz, że to jest jedna z tych rzeczy, którą powinien robić dżentelmen, czyli właśnie zbierać taką wiedzę, żeby na drodze być opanowanym i jakby zająć się zupełnie czymś innym? Ja myślę, że przede wszystkim jakby sama świadomość, jak działa takie żelastwo, które nazywa się samochodem, to już jest połowa sukcesu, żeby jakby unikać w ogóle takich sytuacji, żeby prowokować do tego poślizgu, bo my bardzo często przez nieznajomość tego, jak to działa, prowokujemy trochę te sytuacje drogowe właśnie tego, żeby te poślizgi powstały, niestety. Natomiast oczywiście, że jakby samo podejście do prowadzenia samochodu, czyli pewna taka ogłada, spokój, koncentracja i dobry nastrój, pozytywne myślenie, na pewno będą wpływały na taką właśnie dżentelmeńską jazdę. To już był ostatni odcinek serii Dżentelmen na drodze. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj dużo praktycznych rad, które przydadzą Wam się w Waszym codziennym życiu, a przede wszystkim mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, żeby zapisać się na jakiś kurs bezpiecznej jazdy i poznać te techniki osobiście. Ja uważam, że bardzo dużo na tym skorzystałem i myślę, że Wy też możecie na tym dużo skorzystać. Przy okazji chciałem Was zachęcić do tego, żebyście wypróbowali też samochód, którym tutaj jeździmy. Peugeot 308 sprawdził się świetnie na tych jazdach, co zresztą mogliście doskonale widzieć. Ja teraz jadę do domu, a Was zachęcam do tego, żebyście subskrybowali mój kanał i zaglądali na bloga czasdżentelmenów.pl. Do zobaczenia!